Dzień dobry. Dzień dobry. Ty tak z grubej rury, ja tu chciałem zrobić... Che bella macchina. Zaskoczenie, co to za kolejna Włoszka u ciebie? Włoch. Maserati, to on. Przepraszam. No zobacz, taki piękny samochód mam. Udało mi się zwabić kolejną ofiarę na swoje amatorskie działania. Dał się nabrać. Tak, dał się nabrać. Jest nasza. No zobacz, to jest przepiękny samochód, pewnie kontrowersyjny. Gran Lusso. Zobacz, piękny. Co to znaczy? Od razu cię pytam. No, że luksusowy, Lusso, luksusowy. No. Bardzo luksusowy. Tak. Wykwintnie. Zobacz, dobra, widać, drzwi kurwa. Bez ramek. Drzwi bez ramek, fajny. Ładna skórka. Zobacz, wszystko jest... Jak być powinno. Nie, no, wykonanie jest świetne. Silnik jest kontrowersyjny. No właśnie, chciałem cię pytać silnik o tą kontrowersję. 3-litrowe Vema Motori, czyli diesel taki 3-litrowy. Produkcji włoskiej? Tak, tak, Vema Motori, to włoska fabryka silników do kutrów. Okej, okay. Kutrów? Nie, no różne tam robili takie samochody, różne takie, kiedyś zasłynął w Alfie Tema, był taki silnik, trochę lubiany, trochę nielubiany, jednym działał, drugim nie działał. No i ale żyje sobie ta fabryka, produkuje, no nie wiem, robią takie samochody, no... No i ile seryjnie ma ten wóz mocy? Seryjnie on jest 275 koni, 600 newtonów. No to wcale samochód. Nie tak mało. No nie tak mało, no i jeszcze jakiś drobny potencjalik jest. Czyli nie idziemy na łatwiej, jak w przypadku Beneluxu przyjeżdżamy słabiakiem, żeby zagrać dobry... Wiesz co, no to on jest jeden w tej wersji. Aha. No jest 275 koni, jest tylko taki. I trochę tam pewnie można potencjału jeszcze z niego wykrzesać, no i to jest właściwie... Ile turbosprężarek? Jedna V6, no taki, to jest taki... Ja nie wiem, czy to nie jest jakaś pochodna tego silnika, który jest w Jeepie na przykład, w tym takim, kiedy żeśmy robili. Mm-hmm. Okay. Sterownik jest Bosch, łatwo dostępny, skrzynia biegów ośmiobiegowa, jak w BMW, na ZF. Automat. Tak, no i przejedziemy z tym samochodem, no fajny samochód. No, ładny kolor. Wiesz, no to każdy, kto by chciał kupić SUV-a, to pewnie by kupił sobie jakiś BMW X5, a nie kupiłby takiego. No i to jest taka ciekawostka. Myślę, że część osób w ogóle nie wie o istnieniu marki Maserati. Maserati, no tak. No tak, no to są takie włoskie woziki, no, o charakterze sportowym. A każda firma sportowa ma teraz SUV-a, no i to tak... Ciekawe, czy w jakimś jeszcze modelu Maserati jest diesel? No, czekaj, no to jest Levante. Jeszcze pewnie... Tak, tak, jeszcze są te w Ghibli. Aha, okej. Okay. To jest limuzyna taka? Nie wiem, czy w Ghibli i Quattroporte. Jest diesel w Quattroporte? Tak mi się mocno wydaje, bo no Quattroporte znaczy czterodrzwiowy. No a to wiesz, no to musiałbyś sobie zobaczyć w Wikipedii, jakie są modele 100 teraz. Dobra. I zadajesz pytanie, czy jak są zwykle, takie... zadajcie trudne pytania, bez sensu. Ja musiałbym wiedzieć, czy na pewno taki jest, albo mi się okaże, że przez 2 miesiące uprodukowany, ktoś tam jest specjalistą od Maserati, jedynym na świecie i on... Wyglądasz na wszechwiedzącego. Dobra, także na hamowni seryjny soft. Zapisuje się w obęczu, nie ma protokołu po OBD, więc trochę trudniej, no i co? I możemy się przejechać, zobaczyć, jak to będzie działać i wszystko. Przynajmniej łatwo wyrwać sterownik? Tak, jest tam sobie w podszybiu, mieszka łatwo. Dobra. Co takie ładne te skóry. No i deska. Jakby to powiedział mój znajomy, wóz pokryty martwymi zwierzętami. To nie wiem, czy się śmiać, no czy płakać. No, dobra, testujmy. Nawet pachnie skórą. No niestety tak. Prawdziwa skóra, a nie jakaś tam podróba. Ale jaki zegarek fajny. To są smaczki. To są takie rzeczy, które występują. No zobacz, to wszystko jest tak zrobione jak trzeba, nie? To nie ma wątpliwości, coś... No w końcu nie ma pianobleków. Coś tam zawsze porysujemy. Gdzie to było? Tu chyba? I tu możemy sobie włączyć roll bench, jak widzisz. Aha. Czyli tryb hamowniany. Tak. No to uwaga. Ty samochód zapędem na 4 koła stałe. O. Nie poszli na łatwiochę. No to umieśćmy. Czy nie, no tak mocny samochód podejrzewam, że musi mieć no taką... Będziesz coś tam widział? Tak. Teraz ludzie tam gdzieś pisali w komentarzach, że po co my to lusterko przestawiamy, że łatwiej byłoby monitor przesunąć. No. Bez sensu. Kurde, dawaj, że my na to nie wpadliśmy. No, co widzisz, bo to człowiek czasami... Dobrze czytać komentarze. Tak, tak. Czy ty coś widzisz z tym światłem? Nie, mi to tam na razie aż tak bardzo nie przeszkadza. Automat jaki? Tak, no, to jest ZTF 8-biegowy. Okej. Okay.
kurde, fabryka daje bonusa. Czy co, tutaj też jest pneumatyczne zawieszenie? Tak. Tak, to jak w wysokiej kategorii SUV-ie, no musi być no są te rzeczy, które są niezbędne, no. Mhm. To tak wychodzi seria. Teoretycznie powinien mieć 275 koni i 600 Nm, ma więcej, tyle co widać. Czyli 15 koni ekstra. Tak, więc możemy sobie teraz jechać się przejechać. Tak, jedziemy czy zagrywamy pierw? A, no nie, bo to jest bench, to musimy jechać. No nie możemy, niestety, no te samochody są czasochłonne. Może no to nie tak droga. Jak nasza mistrzyni, która wymagała rozebrania połowy samochodu, no ale no jest jak jest. Tak jest, dobra, to ja montuję się ze sprzętem i dobrze, lecimy. I zobaczymy, jak to tam się zachowuje na drodze. No to takim wozem jeszcze nie jeździliśmy, w ogóle marki nawet nie było. No nie, dlatego wiesz, no, jeśli zgłasza się do mnie na przykład jakiś tam człowiek, że ma do zrobienia tego, no to zawsze staram się takiego człowieka jakimiś kłamstwami przyciągnąć, żeby wiesz, żeby nam dał do przetestowania taki wóz na po drodze, no bo to zawsze wiesz, portfolio nam się tutaj... Tak, w ogóle powiedziałeś Maserati Levante, tak? Levante. Levante. Kurde, Maserati Levante. Co to jest? No. Pierwszy raz słyszę. No, nastała moda na SUV-y. No, każda szanująca się firma no, chce Porsche. mieć SUV-a. Lambo. No. Ferrari zrobiło jakiegoś SUV-a? No Bogu dziękować nie. No. Ale zrobiło taką dłuższą wersję jakiegoś kombi. No. Nie, to nie jest kombi. No wiem, że to nie jest kombi, ale prawie. Tak wygląda. No. Dobra, w sumie mamy dosyć... Tak nie urażając nikogo, tym samochodem to się trochę jedzie jak tym Jeepem. Grand Cherokee, co takiego też żeśmy robili kiedyś. No, może diabeł tkwi w szczegółach i taki wiesz, suwiarz by wyłapał dużo różnic, a ty nie jesteś suwiarzem. Nie, ja jakby ta jest mi obca. Ta kategoria jest ci tak, wroga. Tak. Nie lubię. No dobra. Mamy do dyspozycji 275, a tak naprawdę prawie 290. Koni mechanicznych, więc postaram się zrobić 100-200. Tak, to już jest chyba moc, która pozwala na zobaczymy, na czy opory aerodynamiczne nie przeszkodzą. Ej, tam ktoś mega agresywnie jedzie samochodem. No widzowie tego nie widzą. Jeździłeś kiedyś jakiś Maserati? Nie, nigdy, to jest pierwszy mój ten. Robiłem jakieś tam takie drobne usługi elektroniczne w nich, ale jakieś tam te programowania, ale ani nigdy nie robiłem modyfikacji, ani nie robiłem, nie jechałem nigdy. Debiut. Ja na przykład tych samochodów we Włoszech nie widzę. One, o, nie, to, nie, to nie, płaci, w ogóle, SUV-ów nie widzę i tego. Tam się jeździ małymi samochodami. No dobra, ale Maserati nie słynie z SUV-ów. Nie, w ogóle nie widzę tych super samochodów, prawdę mówiąc. Nie ma ich. Po prostu w ogóle. Nie widzę ich. To ciekawe, gdzie najwięcej jest włoskich aut, tych takich super samochodów, no, typu no, Ferrari, Lambo. Ja przejeżdżam Włochy, aha, także autostradą, ale od Brennero aż tam powiedzmy za Florencję, czyli tą całą Firenze Mare, znaczy no całą tą autostradą zardzewiałą od Brennero, tam nie ma takich samochodów. Patrz jak się przechyla G-klasa. No, to śmieszny samochód. Gość siedzi tak. G-klasa to taki samochód, który został, wiesz, wymyślony na potrzeby, wiesz, górnictwa naftowego i gazownictwa, leśnictwa i innych tam usług. I tak naprawdę ten, no ja tego fenomenu samochodu, żeby tam montować do niego jakieś tam V8 biturbo i coś, no jakoś nie kumasz. No nie potrafię to się nie tego. Klej. Tam powinien być diesel. Nie, ale on był bardzo fajny, taki w 83 roku czy 4, taki kanciasty Jeep, taki wiesz. Taki, że tam, taki wozik do jeżdżenia, nie? Po lesie. A później się zrobiła z tego taki, wiesz, jakaś limuzyna. Moda z tego się zrobiła. Moda się zrobiła. Na niego, no. Powiedz mi, ile masz na liczniku? 136. 132, 1. A, czyli tak. Całkiem prawdomówny. Tak, nie, no to, nie w ogóle, to w ogóle jest dobrze, tak. Wyciszony jest świetnie. I aerodynamiczny. Znaczy, w sensie, wiesz, nie ma jakichś takich szumów z różnych miejsc. Wiesz, to ładnie ta Alcantara, takie, wiesz, wykonanie jest świetne. 150 na liczniku, a jest naprawdę przyzwoicie. Nie, no, widać, że nie oszczędzali na jakości. No. To wszystko to jest skóra, drewno, no, tak, drewno tak. To nie wiem, jest czy to jest drewno. Niestety jest to skóra. Ja w tej swojej A3 mam skórę i powiem ci, że
Nie, bo to nie jestem zadowolony. To jakoś chyba taka tęsknota była do luksusu i to ta skóra była tak wszędzie. Generalnie w Polsce jest tak lubiana, nie? Samochód bez skóry to się nie nadaje w ogóle do sprzedania, tylko od razu, wiesz, do huty. A no tak, no co, nie ma skóry, to nikt nawet nie zadzwoni. No po co? Od stąd? Może być, dobrze załaduję. No, dziduj. No nie spieszę mu się nigdzie. No ale wiesz, to też jakoś tak bardzo krzywdy nie ma, no. Powiem ci szczerze, tak. Jedź, póki nie powiem. 190. Już. 27-21. 27 sekund przyspiesza taki wielki wóz. Tak. To zobacz, tak właściwie gabarytowo taki sam samochód. Nie, Stelvio. Mhm. I to tam zrobiło w 9, tak? 9,98. A po softie 9,5. No. Przed softem też zrobił 9,98 chyba. Udało mu się złamać dychę. Coś tak, no. No. To jaki jest plan działania? Jedziemy teraz. No nie, no musimy wrócić, no niestety. To jest. No, te samochody robią się trudno, no tam wiesz. One są na tyle mało popularne, że jest protokół do robienia tego komputera, ale tylko i wyłącznie, wiesz... W benchu, czyli zdemontowanym sterownikiem na biurku. No właściwie z dobrym rozwiązaniem, tak naprawdę. Bezpiecznym. Jakby odcinasz się od samochodu. Nie jesteś, wiesz, nie zdajesz się na to, że on się tam wyłączy, uśpi. Że generalnie jakieś zakłócenie tam pójdzie w czasie programowania czy coś. Po prostu wyjmujesz sterownik na stole, czysto laboratoryjnie, jak pobranie krwi. No tak. Jest tylko jedno. Ty i komputer. Tak, to jest fajne działanie. No to się, wiesz, spokój naszym przyjacielem, no. To jest. Ja nawet nie zdążyłem nagrać, jak zagrywasz kompa. Szybko poszło. Co ja mogę? Odegniesz lustereczko? Powiedz trzecie. Specchio. Specchio? Lusterko? No. Specchio. Skojarzyłem się ze Spektrum. Nie, Specchio to jest lusterko. Tak pomyślałem, że może o lusterko chodzi. Masz tego pilota od hamowidza? Dałem ci go. Zgodnie z rozkładem jazdy. Ponad 30 koni. Pewnie z Newtonem. 290 było. No, ponad 30 koni. No. To tak wiesz, wygląda ładnie liniowo, no, i tak dalej. Fajnie. To jakby takie razy ileś tam. Razy 1-1. Mod, paliwo, bajkupcio plus w chuj wachy dojebany minus zapon pierdolony stuka. To tak, często tak jest. No, słuchaj, no. Zawsze. No tak się zrobiło, chłopu, no. Saby tak mają. Nie ten kwiecisty język. On zawsze, ten chłop, co tak długo dzwonił i męczył. Dręczyciel z Kalisza, czy jakiś tam inny. I 726 newtonów mamy. W newtonie mamy dobry przyrost. Aha. To zobaczymy, no. To jest taki przyrost drogowy, a co będzie na drodze, to zaraz... Przyrost hamowniany. No, przyrost hamowniany jest niezły. No a tam mieliśmy 30 sekund, no trochę jednak długo jechał ten wóz. Jebany się skrada. Sprawdźmy go. Znaczy tak ogólnie... Jakiś taki lepszy się ten samochód zrobił, nie? No już mieliśmy okazję rozdepnąć poza kamerą. I już czuć różnicę. No, feel the difference. To jest dobre hasło dla takiej firmy jak twoje. Poczuj różnicę. Poczuj różnicę. A nie, to już było tych różnic tyle w tej motoryzacji, że to...
Chociaż różnica może być na korzyść i na niekorzyść, także no to chyba lepiej jest powiedzieć poczuj poprawę. Poczuj różnicę wyłącznie na korzyść. O, widzisz oryginalne hasło. To jak, 35 koni doszło i z no 90 jest, newton. Tak, tak. Newton tak dosyć dobrze po całej linii. Uh-huh. Także wydaje się. A, czuć to właśnie nie najbardziej przy tej... KR właśnie? A, no tak. No. To drugi raz go widzę, tego skuterem wyprzedzałem. Widziałeś, jakie skutera sobie kupiłem? No, ostatnio się chwaliłeś. A nie, no 300. To... No. Fajnie. Kiwi skuterzysta. Dzisiaj to będzie... Dzisiaj twój skuter będzie wstępem do Kugi. Ta-da, ta-da! To czekaj, przed softem wyszło raz 27, raz 20, no prawie 30. 29 chyba 29, było. 7. A drugim razem 30. Nie. No. Było... Wydawało mi się, że pierwszy nasz pomiar to było 27 z groszem, a potem było 29 z dużym groszem. No to musisz sobie popatrzeć, no to tak już mi ciężko zgadywać, a za dużo rzeczy naraz ogarniam, żeby to zapamiętywać. No zerknę, zrazu. No, 27,1. 27,2. Za pierwszą radą. Tak. Ale za referencyjny pomiar wziąłbym ten drugi, on tam jest robiony na odcinku, gdzie jest płasko jak stół. Nie ma... Zaraz tam dolecimy, sprawdzimy. No. No, nie ma mowy o jakichś przekłamaniach wynikających z, nie wiem, z pochylenia. Jeszcze z 20 na godzinę bym się zwolnić. Tu jest siadło. Jeszcze. But. To jest to miejsce, w którym wyszło 27,2. Jeszcze 10. Już. 25,29. 5 sekundy urwał. To dużo. No tak. Wiesz, co jest błędem w tym samochodzie i to czuć? No. Gdyby się dało skrzynię przeprogramować, on za długo się zastanawia przed wbiciem ostatniego biegu. Przeciąga? No tak czułem to. No na to nie mamy wpływu na razie. No możemy z ręki spróbować, ale już nie będzie odniesienia do dobrego. W sumie będzie okazja, bo teraz tak, jak dojedziemy na Berlin, to mamy w dwie strony pomiar. Więc w jedną stronę zróbmy standardowo w automacie, a w drugą stronę manualnie się. Tak, tak. Wykaż, tylko sobie sprawdź, czy on przypadkiem dobrze Cię słucha. No właśnie, nie jest tak, że klikniesz, a on jeszcze przez sekundę nie zmienia biegu. No to chyba ona skrzynia to... O, łopatki ma duże. No kliknij mu na przykład teraz. Szybko zmienia. To będzie lepsze. Ale zacznijmy od automatu. Żeby było sprawiedliwie. Jak to jest, że grupa waga, jak zrobi skrzynię, no i ogólnie samochód, to ciężko jest pobić to, co jest w takim maksymalnie automatycznym ustawieniu. Chcesz mu Ale nie, no ja! Generalnie robi się te softy do skrzyni. One, ale nie, o to mi chodzi. Soft softem. Nawet chodzi mi A o... A to, że z ręki nie lepiej nie zrobić. Tak, że z ręki jest trudniej zrobić, jak... No ale wiesz, bo to... To też jest błędem takie myślenie, że to tam jacyś frajerzy zrobili ten samochód, nie? Że to wie, że to tam wszystko pedały z Unii i to generalnie wszystko jest źle, nie? I ekologicznie i coś tego. No wiem, no to... Ja o grupie waga tak nie myślę, o BMW-kach też nie, ale na przykład tu, jak widzę, jak ta skrzynia pracuje... No, ale przecież to jest BMW-kowa skrzynia. Tak, ale chodzi o to na przykład, że mówi, że się za długo zastanawia. Znaczy, no tak, ale to też charakter z tego samochodu, to też było kiedyś napisane, że skrzynia 8 HP to ma właściwie uniwersalny, ta ZF 8 HP ma uniwersalny soft, wszystko jedno do czego, czy ona jest w Bentleyu, jakimś limuzynie, czy ona jest w Iveco, w półciężarówce, to wszystko to ma ten sam soft, ten samochód.
ten, okay. ta skrzynia. I dopiero później tam sobie można to generalnie jakoś tam doprecyzować, nie? Okay. Jakimiś tam działaniami, nie? Że jest gdzieś tam trochę czyli lepiej. Uniwersalne trochę narzędzie. Tak, bo to wiesz, z drugiej strony nikomu tu nie potrzeba. Ten samochód i tak nie jest królem przestworzy, bo oni produkują benzynowe silniki, jakieś tam z benzynowymi silnikami mocniejszymi. Mhm. No i to wiesz, to ktoś robi takiego diesla, to stawia na komfort i powiedzmy na jakiś taki samochód w miarę ekonomiczny w trasie, nie? I to nikt nie będzie tam, wiesz, tych biegów tak doprecyzowywał, żeby one zmieniały się jakoś tak super, nie? Więc nie można tego porównywać z jakimś tam, powiedzmy, nie wiem, Audi RS3, które tam ma jednak dopracowane te przełożenia do charakterystyki silnika i tak dalej. Może występować jakiś dysonans, że ona po prostu gdzieś tam nie dokręca, przekręca, coś tam jest, wiesz, no ale... Jakby nie to, nie te zakresy prędkości są domeną tego samochodu. Ma przyspieszać dobrze przy wyprzedzaniach, zmianach pasa, jakichś takich różnych rzeczach i to na pewno robi lepiej. Tak, no taka elastyczność. Zwinność. No się pojawia, no bo to 100 Newtonów to jednak wiesz, a jednak waga tego samochodu to też jest dobra kotwica, no dla tych wszystkich osiągów, nie? No i aerodynamika przy tych prędkościach. No tak, tak. No to jest próba ciężka, tak? To nie jest jakoś tam super łatwo takiemu samochodowi jakoś tam walczyć. Już te są takie dobre przyspieszenia. Tak. On później już nie jest w stanie wykorzystać tego już później, nie? Później bardzo dużo mocy potrzeba, żeby walczyć z tymi oporami. Bo tam 100-150 załapałeś? Tak. Ciekawe właśnie ten wzrost, czy jest jakiś taki. No teraz zrobiliśmy pierwszym razem 8-13 tam, gdzie udało się zrobić cały pomiar i 8-19 teraz. Dobra, a poprzednie ciekawe. Czekaj, już spróbuję ci powiedzieć. Tam szybko znaleźć. 9.31. Czyli no ponad sekundę lepiej. Sekundę lepiej do 150 i sekundę lepiej do 200. Sekunda i 0,2. Kurde, tego się właśnie bałem. Czego? Pamięć się skończyła. W tym telefonie? W czym? W GoPro. Czemu powiedziałbym ci dał kartę? I teraz pasowałoby jechać nawet. No to idziemy. Jeszcze 20. Już. To będzie strasznie długo, bo coś tam. Tyle samo, 25, 66. No, czyli nie 29, no. Czyli... Tak jest. No tutaj ostatnio wyszło 29. Teraz wyszło 25. No i dobrze. 29,7, a teraz jest 25,7. 4 sekundy. W mocy też nie było takiego przełomu, nie? To też nie zrobiliśmy 100 koni więcej. No to ten przełom był taki... Subtelny. Subtelny. Tak jest. Dobra, w związku z tym, że nam się rozładowało GoPro, z czego jestem strasznie niezadowolony, pora na jakieś podsumowanie. No to podsumowanie. Szybkie, krótkie, zwinne i na temat. Szybkie, zwięzłe, węzłowate i na temat. No tak. No SUV kategorii premium Maserati. Po zwiększonej mocy generalnie okazał się samochodem szybszym. Dziękuję, zakończyłem. A jak ci w ogóle jeździ takim autem? Dobrze, choć powiedzmy te wysokie prędkości się już buja trochę, ale ogólnie spoko, wszystko dobrze. Spoko. No dobra, to nie ma co przeciągać. Piąteczka. Siadło.